Dziesiąta konferencja z cyklu Droga do Wspólnoty. Wspólnota niedoskonała. Czyli będzie dzisiaj o grzechach wspólnotowych. Taki jest ten temat. Każda wspólnota składa się z pewnej liczby osób i jesteśmy dla siebie, w każdej grupie tak jest i w każdej wspólnocie osoby są dla siebie darem po to, żeby pomóc osiągnąć cel, który Bóg dla nas wyznaczył. Ten cel mamy pięknie zawarty w fundamencie ignacjańskim. Człowiek jest po to stworzony, aby Pana Boga czcił, Jemu służył, przez to zbawił duszę swoją. I my nawzajem sobie pomagamy. Jesteśmy dla siebie darem, bo pomagamy sobie nawzajem Pana Boga czcić. Pomagamy sobie nawzajem Panu Bogu służyć, też przez służenie sobie nawzajem we wspólnocie intra, czyli do środka i na zewnątrz, ab extra. Takie jest nasze zadanie. Pomagać sobie nawzajem, aby rozwinąć swoją zdolność do służby, do kochania, do realizacji powołania, do którego Bóg nas wyznaczył. I w tym wszystkim zderzamy się z czymś takim jak właśnie słabość i grzeszność. Pięknie jest to powiedziane o Kościele i można to samo powiedzieć o wspólnocie. Kościół jest święty i grzeszny. Dlaczego Kościół jest święty? Ponieważ Kościół to ciało Chrystusa, a Chrystus jest święty. Dlaczego Kościół jest grzeszny? Bo to ciało składa się z grzeszników, czyli z grzesznych członków. Tak samo wspólnota. Można powiedzieć, wspólnota jest święta, ponieważ jest częścią ciała Chrystusa. A jednocześnie jest grzeszna, jest niedoskonała, bo składa się z grzeszników, składa się z niedoskonałych ludzi. I ile razy egoizm i grzeszność członków wspólnoty wychodzi na wierzch, tyle razy jakby cierpi cała wspólnota. To, co święty Paweł mówi w 12 rozdziale listu do Koryntian, że jeśli jeden członek doznaje poszanowania, radują się wszystkie członki. Jeżeli jeden członek cierpi, odczuwają to wszystkie członki. I w liście do Rzymian w rozdziale 15, w wersecie 2, święty Paweł wzywa wspólnotę. Niech każdy z was stara się o to, co dla bliźniego dogodne, dla jego dobra, dla zbudowania. Niech każdy z nas stara się o to, co dla bliźniego dogodne. Słowa, które są, można powiedzieć, parafrazą przekazania miłości i pięknym antidotum na pychę i na egoizm. I tutaj jeszcze będą dzisiaj cytaty świętego Pawła, które będą nas motywowały do tego, żeby zapominać o swoim egoizmie, o swoim starym człowieku, który się tam domaga żertwy w nas, a szukać tego, czego chce Pan Jezus, a On chce dobra bliźniego. I te dzisiejszej konferencji tu są wyszczególnione i postaram się tak pokrótce przedstawić jakby trzy grupy grzechów przeciwko wspólnocie. Tak jak są trzy grupy grzechów przeciwko sobie samemu, czyli naszych indywidualnych, o tak się powiedzieć, tak samo we wspólnocie. To są grzechy serca, grzechy języka i grzechy czynu. Grzechy serca, grzechy języka i grzechy czynu. Grzechy serca. Pomiędzy grzechami serca, o których wspomina święty Paweł w liście do Filipian, jest między innymi wymieniony taki grzech, jak przedkładanie własnych spraw nad sprawy innych. Tutaj będzie dzisiaj trochę tych cytatów biblijnych. Jeżeli ktoś notuje, niech notuje, jeżeli nie, niech odsłucha potem z tej konferencji. List do Filipian, rozdział 2, wersety od 1 do 5. Jeśli więc jest jakieś napomnienie w Chrystusie, jeśli jakaś moc przekonująca miłości, jeśli jakieś uczestnictwo w duchu, jeśli jakieś serdeczne współczucie, dopełnijcie mojej radości przez to, że będziecie mieli te same dążenia, tę samą miłość i wspólnego ducha, pragnąc tylko jednego, a niczego nie pragnąc dla niewłaściwego współzawodnictwa, ani dla próżnej chwały, lecz w pokorze oceniając jedni drugich za wyżej stojących od siebie. Niech każdy z nas ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich. Zobaczcie, mamy tu właśnie wyszczególnione niewłaściwe współzawodnictwo, mamy próżną chwałę i mamy wymienione zalecenie, żeby nie szukać własnych spraw, ale mieć na oku sprawy drugich. Czyli przedkładanie swoich spraw nad sprawy wspólnoty, nad sprawy bliźniego, święty Paweł upomina z tego powodu. Jest to postawa grzeszna. Kolejnym grzechem, o którym mówi święty Paweł, i tutaj list do Tymoteusza, pierwszy list do Tymoteusza, rozdział 6, werset 4. Ja przeczytam od wersetu 3. Jeśli ktoś naucza inaczej i nie trzyma się zdrowych nauk Pana naszego Jezusa Chrystusa oraz nauczania zgodnego z pobożnością, to jest nadęty, niczego nie pojmuje, lecz choruje na dociekania i słowne utarczki. Z nich rodzą się zawiść, kłótliwość, bluźnierstwa, złośliwe podejrzenia. I zobaczcie, tutaj święty Paweł mówi o takim grzechu, bo to są, na razie jesteśmy na poziomie grzechów serca, czy gdzieś tam w sercu jest pierwszy grzech, szukanie własnych spraw, ani dobra bliźniego, ani dobra wspólnoty.
Potem pojawia się zazdrość i tutaj jest wymieniony taki grzech, jakim jest choruje na dociekania, słowne utarczki, potem mamy zawiść i złośliwe podejrzenia. Myślę, że warto to widzieć, że w Słowie Bożym jest upomnienie. Tutaj właśnie w tym liście świętego Pawła jest upomnienie, żeby bardzo uważać na złośliwe podejrzenia. Złośliwe podejrzenia, ośmielę się powiedzieć, jedno z ulubionych narzędzi złego ducha. Wtedy, kiedy nie ma nazwania rzeczy po imieniu, jest jakiś domysł, są jakieś chore dociekania i zły duch uwielbia wrzucać wtedy w myśl, uwielbia wrzucać w serce złośliwe podejrzenia. Nie tylko podejrzenia, złośliwe podejrzenia. Jeżeli złapiesz się na czymś takim, że coś takiego w sercu jest i co więcej, zaczynasz to hodować i zaczyna to w sercu narastać, myślę, że należy, jeżeli nie walczysz z tym, nie przeciwstawiasz się temu, nie konfrontujesz też tego, nie stawiasz tego w prawdzie, jest to grzech przeciwko wspólnocie, grzech na poziomie serca, ale grzech przeciwko wspólnocie. Nawet jeżeli nikomu o tym nie powiesz, to jest tylko w twoim sercu, to wiedz, że jest to już te złośliwe podejrzenia i te chore dociekania są grzechem. Te wady występują, gdy zabraknie zaufania i wiąże się z nim od razu, te złośliwe podejrzenia prowadzą do kolejnego grzechu, do tendencji sądzenia drugich. Święty Paweł w swoich listach również bardzo mocno upomina, jeśli chodzi o sądzenie swoich bliźnich we wspólnocie. List do Rzymian, rozdział 14, od wersetu 10. Dlaczego więc ty potępiasz swego brata? Albo dlaczego gardzisz swoim bratem? Wszyscy przecież staniemy przed Trybunałem Boga. Napisane jest bowiem, na moje życie, mówi Pan, przede mną zegnie się każde kolano, a każdy język wielbić będzie Boga. Tak więc każdy z nas o sobie samym zda sprawę Bogu. Przestańmy więc wyrokować jedni o drugich, a raczej tak osądźcie, by nie dawać bratu sposobności do upadku lub zgorszenia. I zobaczcie, jak jest cienka granica między ocenieniem jakiegoś zdarzenia, a osądzeniem brata. Bardzo mocne słowa świętego Pawła w liście do Rzymian, żeby pilnować się i bronić się przed tendencją sądzenia. Przestańmy wyrokować jedni o drugich. Tryb rozkazujący. Przestańmy wyrokować jedni o drugich. Święty Jakub również pokazuje błędy, które mogą występować we wspólnocie. List świętego Jakuba, rozdział 3, werset 16. Gdzie bowiem zazdrość i żądza sporu, tam też bezład i wszelki występek. Kolejne wady. Zazdrość, żądza sporu. I co się potem z tym wiąże? Tu już przechodzimy powoli do grzechów języka, ale to jest też właśnie, to jest kłótnia. I wszelkie inne emocje, które się tam z tym wiążą. List do Efezjan, rozdział 4, wersety 31 i 32. Niech zniknie spośród was wszelka gorycz, uniesienie, gniew, wrzaskliwość, znieważanie wraz z wszelką złością. Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni. Przebaczajcie sobie tak, jak i Bóg wam przebaczył w Chrystusie. Zobaczcie, o ile za chwileczkę będę mówił o grzechach języka i mamy tutaj już coś takiego jak wrzaskliwość i znieważanie, ale mamy też grzechy serca jeszcze. Mamy gorycz, mamy gniew. Sprawy są na poziomie serca, one potem przeradzają się w grzechy języka i trzeba tutaj rzeczywiście badać swoje serce i Boga przepraszać, jeśli trzeba też ich wspólnotę przepraszać, o tym powiem na końcu, jeśli chodzi o, jeżeli Duch Święty pokaże ci w twoim sumieniu takie postawy. Druga część, grzechy języka. Wszystkie grzechy języka wywodzą się z serca, więc właśnie jeśli w sercu są już te postawy, potem to wychodzi też na zewnątrz. Święty Paweł w liście do Galatów w rozdziale 5, w wersecie 15 znajduje się bardzo mocne zdanie dotyczące właśnie dogadywania sobie we wspólnocie. Jeśli u was jeden drugiego kąsa i pożera, baczcie, byście się nawzajem nie zjedli. Galatów 5:15. Uważajcie, żebyście się nie zjedli, jeżeli kąsacie siebie językiem. To nie znaczy, że nie może być różnicy zdań. Mogą istnieć różnice zdań, ale poważne różnice powinny być zlikwidowane przez omówienie ich w gronie osób zainteresowanych, a czasami nawet w obecności wspólnoty. W pierwszym liście do Koryntian, w rozdziale 1, wersety 10 i 11 czytamy: Przeto upominam was, bracia, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, by nie było wśród was rozłamów. Doniesiono mi bowiem o was, bracia moi, przez ludzi Chloe, że zdarzają się między wami spory. Tam po grecku jest słowo rozdarcia. Zdarzają się między wami rozdarcia. Święty Paweł nie tylko zwraca na to uwagę, mówi: upominam, żeby nie było czegoś takiego. I drogą do tego właśnie jest omówienie tych różnic w poglądach po to, żeby znaleźć wspólną drogę. Kolejny grzech języka
który często się zdarza, jako widziałem już, czy widziałem, widziałem występowanie tego grzechu w wielu różnych sytuacjach i w mniej i bardziej zżytych grupach modlitewnych i wspólnotach, to jest skarżenie się, czyli szemranie. I pięknym biblijnym przykładem szemrania, tu mamy Izraelitów, którzy szli przez pustynię przez 40 lat, ile tam razy na Mojżesza nadawali i szemrali, ale jedna z takich piękniejszych i boleśniejszych scen, to jest kiedy z powodu szemrania na Mojżesza Bóg zesłał na lud węże o jadzie palącym. Grzech szemrania sprowadził węże o jadzie palącym i wielu Izraelitów zginęło, zmarło. Grzech szemrania sprowadza śmierć tak naprawdę. Grzech szemrania to jest jak węże o jadzie palącym. I święty Paweł w liście do Filipian wzywa: czyńcie wszystko bez szemrań i bez powątpiewań. Filipian 2,14. Bez szemrania. Szemranie to jak węże o jadzie palącym. I tutaj raz jeszcze wraca nam czwarty rozdział listu do Efezjan, wersety tym razem od 25. Dlatego odrzuciwszy kłamstwo, niech każdy z was mówi prawdę swemu bliźniemu, bo jesteście nawzajem dla siebie członkami. Gniewajcie się, ani grzeszcie. Niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce, ani nie dawajcie miejsca diabłu. Zobaczcie, z jednej strony ten fragment mówi o tym, że rodzą się w nas emocje. To, że się rodzą, to jeszcze nie jest grzech. Grzechem jest wtedy, kiedy ta emocja zostaje na dłużej i jest hodowana. Ja wielokrotnie się z tego spowiadałem, że nie jestem też idealny, że zasypiałem z gniewem w sercu, czy nosiłem ten gniew w sercu przez wiele dni, a nieraz wiele tygodni. Spowiadam się z tego grzechu. To jest jeden z moich grzechów, który się często powtarza, z którego się często spowiadam i ciągle nad nim pracuję. I ciągle to Słowo Boże jest dla mnie wielkim wyzwaniem, żeby nie dawać miejsca diabłu właśnie przez gniew, który rodzi się w sercu. To są grzechy języka. I teraz, jakie są grzechy, jakie mogą być jeszcze grzechy uczynkowe we wspólnocie? Tu również najwięcej mamy słowa od świętego Pawła. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 8, werset 9 i 12. Baczcie jednak, aby to wasze prawo do takiego postępowania nie stało się dla słabych powodem do zgorszenia. W ten sposób grzesząc przeciwko braciom i rażąc ich słabe sumienia, grzeszycie przeciwko samemu Chrystusowi. Tu święty Paweł mówi, to jest rozdział w ogóle o pokarmach, o spożywaniu pokarmów ofiarowanych bożkom. Jakby myśl ogólna jest taka, że są niektóre czynności, które same z siebie nie są grzechem, ale mogą przynieść we wspólnocie zgorszenie. Tu już nie mówimy o sytuacji, kiedy ktoś rzeczywiście jawnie grzeszy i trwa we wspólnocie, wspólnota go nie potrafi upomnieć, albo on nie lekceważy upomnienia wspólnoty i grzech się rozlewa. Załóżmy, we wspólnocie ktoś by tutaj zaczął bardzo mocno palić marihuanę, jeszcze innych zaczął w to wciągać, a my wszyscy, ale fajnie, bo weseli, przychodzą na spotkania modlitewne. To oczywiście nie możemy się zgadzać jako wspólnota na jawny grzech uczynkowy. Ale zobaczcie, w tym fragmencie listu do Koryntian święty Paweł mówi tak, że być może twoje postępowanie jest usprawiedliwione, ale jeżeli twoje usprawiedliwione postępowanie jest zgorszeniem dla kogoś innego, uważaj. Baczcie, aby przez to wasze prawo do takiego postępowania to nie stało się dla słabych powodem do zgorszenia. Sytuacja. Moje postępowanie jest usprawiedliwione, ale mogło się stać zgorszeniem, raną dla wspólnoty. Ważna sprawa. Grzech uczynkowy. Tak nazywa tutaj to autor tych właśnie materiałów za słowem świętego Pawła. No i nade wszystko, grzechy uczynkowe we wspólnocie to są wszystkie grzechy przeciwko miłości. Tutaj tych fragmentów biblijnych mogło być wiele. Święty Piotr mówi tak. Nie oddawajcie złem za zło, ani złorzeczeniem za złorzeczenie. Przeciwnie zaś, błogosławcie. Do tego jesteście bowiem powołani, abyście odziedziczyli błogosławieństwo. Czyli też parafraza przekazania miłości. I tak jak wobec wszystkich ludzi jesteśmy wezwani, żeby nie przeklinać ich, nie złorzeczyć, to szczególnie we wspólnocie. Nie oddawajcie złem za zło, złorzeczeniem za złorzeczenie, ale błogosławcie. Błogosławcie, abyście odziedziczyli błogosławieństwo. I na koniec już czwarta część dotycząca jakby wspólnoty. Po grzechach serca, grzechach języka, grzechach uczynków, to są wspólnotowe zebrania. Dwa fragmenty biblijne. Pierwszy z listu do Koryntian z rozdziału 11. Udzielając tych pouczeń nie pochwalam was i za to, że schodzicie się razem nie na lepsze, ale ku gorszemu. Przede wszystkim słyszę i po części wierzę, że zdarzają się między wami spory, gdy schodzicie się razem jako Kościół. Tam jest upomnienie też dotyczące Eucharystii, że oni nie potrafili się dzielić żywnością, że też potrafili się napić przed mszą świętą, już niektórzy byli objedzeni, obżarci i pijani, zamiast się dzielić tym z innymi. Ale właśnie to wszystko brało się też z postawy serca, z postawy sporów. Grzech przeciwko wspólnotowym spotkaniom, przeciwko wspólnotowym Eucharystiom, przeciwko wspólnotowym Agapom. I również autor listu do Hebrajczyków, rozdział 10. Troszmy się o siebie wzajemnie, by się zachęcać do miłości i do dobrych uczynków.
Nie opuszczajmy naszych wspólnych zebrań, jak to się stało zwyczajem niektórych, ale zachęcajcie się nawzajem i to tym bardziej, im wyraźniej widzicie, że zbliża się dzień. Więc takie dwa grzechy przeciwko spotkaniu modlitewnym byśmy to nazwali, czy przeciwko spotkaniu wspólnoty. Jedno to chaos i rozbicie jedności, kiedy się wspólnota spotyka, a drugie opuszczanie i unikanie spotkań wspólnotowych. To są również grzechy przeciwko wspólnocie. Wspólnota niedoskonała, ponieważ składa się z niedoskonałych członków, którzy takim właśnie słabością ulegają. Co robić, kiedy się to dzieje? Wiele z tych grzechów popełniamy od czasu do czasu sami. Podczas codziennego aktu pokuty, przed mszą świętą, albo przynajmniej na naszych wspólnotowych zebraniach, powinniśmy pójść za Słowem Bożym, który wypowiedział święty Jakub do jednej z pierwszych wspólnot chrześcijańskich. List Jakuba 5,16. Wyznawajcie zatem sobie nawzajem grzechy, módlcie się jedni za drugich. Są takie wspólnoty, które robią co jakiś czas nabożeństwa pokutne, wspólnotowe, gdzie oprócz spowiedzi sakramentalnej są kapłani, można skorzystać z sakramentu spowiedzi, by pójść i Bogu wyznać swoje grzechy. To również jest taki zwyczaj, być może kiedyś dorośniemy do takiego poziomu, że raz na kwartał albo raz na pół roku będziemy mieli nabożeństwo pokutne, wspólnotowe i będziemy się spowiadać sobie nawzajem, zgodnie z tym słowem. Wyznawajcie sobie nawzajem grzechy, by podejść do osoby, czy do dwóch, trzech osób, czy może przystanąć przed całą wspólnotą i powiedzieć: zgrzeszyłem przeciwko wam, spowiadam się wam, bracia i siostry. My nam przy świętej mówimy to w takiej formie regułki, która nas dziś już nie zobowiązuje, nawet nam się oklepała, się przyzwyczailiśmy. Ale to jest konkretny czyn. Stanąć przed wspólnotą i powiedzieć: spowiadam się wam, spowiadam się tobie, że zgrzeszyłem przeciwko tobie jako części wspólnoty. Tym i za to cię przepraszam. Akt pokuty również może mieć taki wymiar. Więc wyznawajcie sobie nawzajem grzechy, mówi święty Jakub. Być może kiedyś do tego dojrzejemy, rozeznamy, że właśnie taka jest droga do naszego też duchowego wzrostu i oczyszczenia sytuacji, które będą wymagamy oczyszczenia. Tutaj autorzy piszą tak. Taki akt pokory, czyli taka wspólnotowa spowiedź, taki akt pokory może się wielce przyczynić do podbudowania wiary i zaufania wśród nas. Będzie on równocześnie znakiem, że pragniemy otrzymać przebaczenie od Boga w tej niedoskonałej wspólnocie oraz rozwinie w nas miłość, o której święty Piotr mówi, że miłość zakrywa wiele grzechów. Pytanie do zastanowienia na koniec tej konferencji. Czy sumienie wyrzuca ci jakieś grzechy języka przeciwko któremuś z członków wspólnoty, którego obecnie chciałbyś prosić o przebaczenie? Drugie, czy sumienie wyrzuca ci jakieś grzechy przeciwko wspólnocie, które chciałbyś wyznać i prosić o przebaczenie? I czy chciałbyś wyznać jakieś grzechy myśli, czyli grzechy serca, przeciwko wspólnocie? Bardzo podobne są te pytania, czyli przeciwko pojedynczej osobie, przeciwko wspólnocie. To nie są pytania może na, jeżeli któraś grupa do dzielenia się spotka i będzie chciała się tym podzielić. Można się tym podzielić. Natomiast przede wszystkim dzisiaj to, co możemy zrobić z tym słowem, jeżeli ono cię poruszyło, to możesz skorzystać ze spowiedzi sakramentalnej. Przede wszystkim zanim wspólnotę, to też Boga przeprosić, jeżeli widzisz takie, któreś z tych rzeczy u siebie. I prośmy Pana, by dawał nam taką łaskę, takiego stawania w prawdzie, by nigdy ani grzechy serca, ani grzechy języka, ani grzechy uczynkowe nie zniszczyły relacji między nami. Ale kiedy się pojawią, musimy potrafili je sobie wyznać i dzięki Panu być od nich oczyszczeni. Amen.